Okej, ziemniaki nam się ugotowały, trzeba je teraz odcedzić. Zrobię to przez trzeba, czy wszystko poradzę sobie. Przez ściereczkę zrobię, żeby się nie oparzyć. Dobra. No to a my będziemy teraz, jak to się mówi, czekać na efekt tej całej pracy. Tak jest. Odcedzone ziemniaki. Proszę bardzo, równo pocięte. No, ktoś tutaj miał sprawę w krojeniu ziemniaków. Ja tak ugotowane ziemniaki przesuwam, przesypuję do miski, stawiam garnek na bok. Będziesz chciał mieszać? Będzie od razu tak? Czy... Tak, póki są ciepłe, zalewamy je tym dipem, żeby wiadomo, pod wpływem temperatury wszystkie smaki stały się intensywne bardziej. Przelewam to tutaj i zamieszajcie, proszę. To wiesz co, zastanawiam się, jak to zrobić, żeby nie rozwalić tych ziemniaków za bardzo. No wiesz, to teraz w dobie teraz modnych strasznie w naszym kraju sportów typu MMA, wiesz, gdzie się wychodzi od takich właśnie sportów jak zapasy, judo, potem to się bardzo sprzedaje w tych bardzo modnych federacjach, które są telewizyjnie teraz, wszyscy to uprawiają. To się robi, wiesz, moda, tak jak Burnejka, który przecież waży 300 kg, bo tam ma mięśnie. Wymieszaj to dokładnie, poproszę. Ja mu teraz na trening czasy się skończyły, żarty. Lipy nie ma, a może jest lipa? Nie ma lipy u nas. Trochę steaków jeszcze zrobimy na koniec. Tak jest. No. Ziemniaki, węglowodanów. Kartofle, tak, jakie kartofle. Ziemniaki, chłopcze. Dobra, mam tutaj dwie różne miski kolorowo. A jakby się na przykład te ziemniaki zrobiło, jak gdyby mniejsze, pokroiło w mniejsze kostki, to by było dobrze, czy bardziej by mama to wszystko zależy od inwencji twórczej kucharza. Jeżeli będziemy je gotować, kroić na mniejsze kawałki, wtedy potrzebowalibyśmy je po prostu krócej gotować, bo wiadomo, jak są mniejsze, to się szybciej rozgotują i będzie paciaja. Dlatego nie chcemy, ale pięknie pachnie ten koperek i koper włoski. Wspaniała sałatka. Możecie ją podać właśnie do takiego łososia, którego robiliśmy dzisiaj razem. Nie razem. Zjedliśmy. Tak, ty go robiłeś, a ja go po prostu oceniłem. Dokładnie. Możecie podać taką sałatkę do łososia, do pieczonego kurczaka w niedzielny obiad do Strasburgera lecącego w telewizji. Ale gdzie są suchary? My teraz będziemy próbować naszego dzieła. Proszę, to dla ciebie sałatka. Okej, mam nadzieję, że sałatka ziemniaczana ci smakuje. Nie ma lipy. Wyborna. Wyborna sałatka. Jeżeli wy chcecie przygotować taką sałatkę, czy łososia, czy wszystkie inne przepisy z tego programu, zapraszamy was na naszą stronę internetową załóżfartucha.forfantv. Tam znajdziecie wszystkie przepisy, również i triki. A teraz nie ciesz się tak, bo czeka cię trudne zadanie. Będziesz musiał ubić pianę, także jedz węglowodany, żeby mieć siłę. A my nie bijemy pianę cały czas teraz? Bijemy suchary za sucharem. Okay. Także posilaj się, a my wracamy do was z biciem piany. Żarty się skończyły. Teraz już na siłownię czas.